planowałeś nigdy się nie ożenić. Tak. Ja znam takich, którym się to udało. No a tobie co nie wyszło? No tak, chłopino. Rozmawialiście tutaj, słyszałem wcześniej o tym, że pani planowała, żeby no nie, no, jej chyba życie wyglądało... Żeby... Kasia jest najmłodsza. Kasiu, mogę sobie... Miko, Kasia. Bardzo mi miło. Kasia... Rzecz. Przedstawiłem. Więc... Żeby było tak po polsku. Przepraszam, żartowałem, kocham cię, brata. W ogóle ja mam z tym luz. Dobrze, dlaczego popełniłeś... Słuchaj, ja nie, jak trzeba nienawidzieć życia, żeby się hajtać mając 20 lat? No dobra, ty się hajtnąłeś trochę później, ale planowałeś się nie ożenić. Czemu to zrobiłeś? No to tak jak ty planowałeś, że twoje życie będzie wyglądało inaczej. Wydarzyło się tak, tak samo było ze mną. Nie planowałem dzieci, nie planowałem małżeństwa, to się jednak wydarzyło. Tego się nie da wytłumaczyć. No spotkał jest... właściwą kobietę i koniec. Naprawdę to tak działa? No spotkałem kogoś, kto... Wiesz, u nas w naszym przypadku to nie było tak, że ja któregoś dnia rzuciłem się na kolana i pierścionek podsunąłem Romy i powiedziałem, chcę, żebyś była moją żoną, czy ty też tego chcesz? Po prostu ona któregoś dnia wróciła, trzepnęła mnie w łeb, od tyłu się odwróciła na ty, chodź weźmiemy ślub. Ja powiedziałem, dobra. I tak się to skończyło.